Dasz Bur, witajcie. Wiedziałeś o tym, że największa jaszczurka Europy Środkowej występowała i być może dalej występuje w Polsce? A czy wiesz, ilu lat dożywa sęp? Jeśli nie, to się zdziwisz. Witaj na kanale Polska Flora i Fauna. W drugiej kategorii Czerwonej Księgi Zwierząt znajdziemy 14 zanikłych zwierząt kręgowych. A w dzisiejszym odcinku omówimy 4 z nich. Zanim zaczniemy, podsyłamy Wam link do naszego Instagrama, który znajdziecie w opisie. A żeby być z nami na bieżąco, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Za wszystko bardzo dziękujemy. A teraz bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Sęp pułowy. Duży ptak pochodzi z rodziny jastrzębiowatych. Jak wiemy, sępy żywią się padliną, a współcześnie hodowcy muszą utylizować zwłoki padłych zwierząt gospodarskich, nie pozostawiając ich środowisku naturalnemu. To spowodowało ograniczenie dostępności pokarmu i zmniejszenie liczebności sępów w Polsce, doprowadzając do ich wymarcia. W naszym kraju ostatnie notowanie sępa pułowego przypada na początek XX wieku. Jednak w 2018 niedaleko Kampinoskiego Parku Narodowego zauważono sępa. Wzbudziło to wielką sensację. Ptaka zabrano na obserwację i leczenie, aby mógł wrócić do zdrowia. Po leczeniu wypuszczono go na wolność, w Bieszczadach. Warto dodać, że sęp to gatunek długowieczny i może dożyć nawet 40 lat. Pustułeczka. Nazwa niewinna, jednak pochodzi z rodziny sokołowatych. Jest gatunkiem drapieżnym. Ptak preferuje tereny otwarte. Zamieszkuje w pobliżu siedzib ludzkich. Głównym zagrożeniem dla pustułeczek są pestycydy, którymi trute są owady stanowiące podstawy pożywienia tego drapieżnika. W południowo-wschodniej Polsce dawniej był to ptak sporadycznie lęgowy. Obecnie zalatuje tylko wyjątkowo. Choć spotykany w całym kraju, dawniej widywano ją częściej. W ciągu minionych 25 lat odnotowano ją jedynie 6 razy. Jaszczurka zielona. Największa jaszczurka obdarzona kończynami żyjąca w Europie Środkowej. Długość ciała aż do 40 cm. Typowo ubarwione samce są trawiasto-zielone, bez plamy lub bogato nakrapiane czarnymi plamkami. Typowe samice są szaro-zielone, pokryte nieregularnymi ciemnymi plamkami z jasnymi liniami wzdłuż grzbietu. Preferuje tereny trawiaste, kamieniste. Ważne by było sucho i słonecznie. Żywią się głównie owadami, chociaż dorosłe osobniki mogą się żywić młodymi innych gatunków jaszczurek. Gatunek ciepłolubny, aktywny za dnia. Jej jedyne stanowisko w okresie powojennym stwierdzono na Śląsku w latach 60. Informacje o spotkaniach z tymi jaszczurkami pochodzą jeszcze z Bieszczad, Wyżyny Lubuskiej, a ostatnio także z Roztocza. Ale póki co pozostaje nam czekać, co powiedzą naukowcy na ten temat. Karliczka zwyczajna. Mały ptaszek, który zamieszkuje tereny wilgotne, takie jak mokradła czy rozlewiska. Jednak w Polsce od kilkunastu lat biotopy preferowane przez karliczkę są notorycznie niszczone na skutek melioracji. W Polsce brak jest jej stanowisk lęgowych. Uważa się, że zachowanie jak najwięcej biotopów karliczki umożliwiłoby jej powrót. W naszym kraju udokumentowano jej gniazdowanie jedynie w połowie XIX wieku w bliżej nieokreślonym miejscu na Śląsku. Późniejsze jej notowania są niepewne. Warto wiedzieć, że jest najmniejszym europejskim chruścielem. Żywi się drobnymi owadami, larwami, małymi rybami oraz pojawiają się w jej diecie pokarmy roślinne. Karliczka jest gatunkiem, który prowadzi wędrowny tryb życia. Dziękujemy za obejrzenie materiału i za to, że jesteście z nami. Jeśli się Tobie podobało, to pozostaw łapkę w górę i komentarz. To bardzo motywuje do dalszej pracy. Pozdrawiamy wszystkich i życzymy spokojnych, a przede wszystkim zdrowych świąt Wielkiej Nocy. A my widzimy się już niebawem. Cześć!